Tak, tu ładowarkę i możemy iść na robotę. Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię test oraz unboxing takiej oto wiertarko-wkrętarki Parkside Performance. Jest to model PBSPA 12C3. Zapraszam do oglądania. Na początku przypomnę, że nikt nie sponsoruje tego filmu. Wkrętarkę kupiłem z własnych środków za 179 zł przez Lidl Online. Także co my tutaj mamy? To jest zestaw, który nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. Mamy 5 lat gwarancji. Tutaj mamy spin lug, maksymalnie 35 Nm w tej wkrętarce. Szybki stop, dioda LED. Tutaj mamy na pierwszym biegu od 0 do 460 obrotów na minutę, a na drugim biegu mamy od 0 do 1750 obrotów na minutę. Tutaj mamy, że do tego futerka tak zwanego możemy zmieścić wiertła od średnicy od 0,8 mm do 10 mm. I że maksymalny otwór w stali czy tam w metalu to jest 10 mm. A w drewnie to jest maksymalna 19 mm. Oczywiście tutaj silnik jest bezszczotkowy, tak, brushless motor. Narzędzie, ta wkrętarka należy do systemu Parkside X12 V-Team. Tutaj jest napisane, że mamy 20% dłuższego czasu na baterii oraz 10 razy dłuższa żywotność silnika od właśnie tej wkrętarki. Tylko że tu jest akurat nowszy model napisany, ale to jest jedno i to samo. Chodzi o to po prostu, że tutaj jest silnik szczotkowy, który się szybciej zużywa niż ten właśnie bezszczotkowy. Według tutaj Parkside'a to jest aż 10 razy, czyli 10 razy szybciej się tu zużywa niż tu. Producentem jest Grizzly Tools, także otwieramy. Wow, jaka ładna walizka. Czy bardziej torba. Także wkrętarkę mamy zapakowaną w bardzo ładną torbę taką. Tutaj jest logo ładnie napisane Parkside Performance. Bardzo fajnie jest to zrobione. I moim zdaniem nawet jest lepsze taka torba niż te walizki właśnie co robią. Tutaj mamy fajne kieszonki. Także Grizzly Tools tutaj się postarał. Ta rączka jeszcze taką z taką pianką. Bardzo fajnie. Także otwieramy, zobaczymy co jest w środku. Wkrętarkę mamy tak zapakowaną. Tutaj mamy miejsce na ładowarkę, a tutaj mamy miejsce na dodatkowy akumulator. Tak, tu ładowarkę i możemy iść na robotę. Czyli tak, mamy wkrętarkę tutaj. Tutaj są rzepy, a tutaj jest guma. Sama wkrętarka tak się prezentuje. I tutaj u góry mamy instrukcję obsługi, którą należy oczywiście przeczytać. Także na początku przetestujemy sobie tą wkrętarkę właśnie z akumulatorem 2 Ah naładowanym w pełni. Czyli tak, prosta obsługa. Tutaj mamy wskaźnik naładowania akumulatora. Tutaj mamy diodę LED, która się świeci jeszcze jakiś czas po przyciśnięciu tutaj na przycisk. Tutaj u góry mamy zmianę biegów. Na jedynce to jest od 0 do 460 obrotów na minutę. I teraz na drugim biegu mamy od 0 do 1750 obrotów na minutę. Tutaj mamy możliwość regulacji sprzęgła i to jest od 1 do pozycji 20 i potem mamy tryb wiercenia. Tutaj co jest jeszcze fajne, bardzo fajne w tej wkrętarce, to mamy zdejmowane futerko, czyli ta wkrętarka już się staje bardzo lekka, jak i kompaktowa. Tutaj na środku jeszcze mamy blokadę przycisku. Zobaczmy jeszcze ile ona sobie waży. Bez niczego, czyli bez futerka, jak i bez baterii, waży tylko 578 gram. Z akumulatorem 2 Ah waży ona
763, a z futerkiem, czyli cała jakby cały zestaw, 951 gram. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda sprawa tutaj z 4-amperogodzinową baterią. 1161, a bez futerka 975 gram. Czyli urządzenie jest bardzo lekkie, kompaktowe. Także przejdźmy teraz do testu. A testować będziemy na w pełni naładowanej 2-amperogodzinowej baterii. Tutaj jeszcze ogromną, bardzo zaletą zdejmowanego futerka tutaj w tej wkrętarce jest to, że tutaj na przykład możemy mieć bit i ten bit nam się tu schowa i możemy sobie założyć to futerko, tą główkę tutaj. I teraz tak, tu możemy sobie zamontować wiertło i na przykład gdzieś coś nawiercać i szybka zmiana i od razu możemy wkręcać. Nie trzeba po prostu zmieniać cały czas tego właśnie tutaj w tym uchwycie, tylko możemy tu mieć zastosowany bit, a tutaj możemy mieć wiertło. Oczywiście ta futerko tutaj nam znajdzie tylko, jeżeli będzie taki krótki bit, bo jeżeli zastosujemy taki długi, no to już wiadomo, że tutaj nam to nie wejdzie. Także teraz sobie zobaczymy siłę dokręcania tego sprzęgła, tej wkrętarki. Mamy tutaj ustawione na bieg pierwszy i tutaj na jedynkę sprzęgło. Zdejmujemy futerko i patrzymy najpierw na jedynce. Tu już sprzęgło zadziałało, teraz ustawiamy na 3. Mamy na 3 i lecimy. Także już fajnie bardzo wkręciło, teraz na 5. I teraz ostatnie na 7. Zobaczmy jeszcze na 9. Teraz zobaczymy na 13 jeszcze. 17 i 20. Już się wkręt przekręcił. Także tutaj możemy sobie bez problemu regulować tutaj tym sprzęgłem właśnie jak bardzo chcemy wkręcić dany wkręt. Także tu były takie małe wkręciki, żeby zobaczyć właśnie sprzęgło, a teraz już zobaczymy takie dłuższe wkręty, jak sobie radzi. Także teraz sobie zobaczymy te dwa wkręty. Ustawienia damy na 2 i na 20 i jedziemy, zobaczymy. Najpierw ten. Tu już odcięło, zobaczymy ten drugi. Bez problemu na 2, jak widzimy, wkręca. Przełączamy z powrotem na 1. I teraz sobie zobaczymy takie wkręty. Zastosuję dłuższy bit, ponieważ te wkręty tutaj haczą o tą element tutaj tej wkrętarki, więc będzie teraz lepiej. Także elegancko takie wkręty wkręca.
Zobaczmy jeszcze, jak sobie poradzi z takim wkrętem. Pamiętajcie, że wkrętarka nie jest przystosowana do takich wkrętów. Do takich wkrętów stosuje się zakrętarki. No ale dobra, w ramach testu zobaczymy, czy jest w stanie taki wkręt wkręcić na własną odpowiedzialność. Także jedziemy. Oczywiście ustawienia tutaj na razie zabezpieczymy sprzęgłem na 20. Bieg pierwszy, akumulator 2 amperogodziny. I lecimy. Tutaj jak widzimy, już sprzęgło zaczyna działać. Spróbuję to jeszcze dociągnąć. No tu nie. Tu już się sprzęgło uruchamia. Także przełączmy teraz na wiercenie. Nie powinno się tak robić, bo możemy uszkodzić swój sprzęt, ale dobra, na własną odpowiedzialność. Zobaczymy, ile dokręci. Uwaga. Elegancko, proszę bardzo, wkręcony. Bez problemu. Chciałem porównać, na przykład jakby nie wkręcił na 2-amperogodzinowej baterii, czy by wkręcił na 4-amperogodzinowej baterii, no ale jak widzimy tutaj ten test, tutaj te porównanie byłoby bez sensu, bo na 2-amperogodzinowej bez problemu wkręciło. Teraz wykręcimy sobie. Także teraz sobie wywiercimy wiertło 10 mm, FI 10. Czyli maksymalny tutaj wiertło, jakie możemy zastosować do tego uchwytu. I lecimy. Tutaj damy ustawienia na wiercenie, przełącznik na drugi bieg i cały czas ten sam akumulator. I lecimy. Porównamy sobie z 2-amperogodzinową baterią i z 4-amperogodzinową baterią. Teraz porównamy z 4-amperogodzinową baterią, zobaczymy, jak na 4-amperogodzinowej pójdzie. Dużo lepiej, a naciskałem tak samo, jak we dwójce. Także na pewno jest różnica, że 4-amperogodzinowa bateria, po prostu na 4-amperogodzinowej jest większa moc. Także teraz przewiercimy sobie taki płaskownik. On ma tutaj grubość 5 mm. Także tutaj przez te wszystkie testy wkrętarka się tylko tutaj troszkę nagrzała z silnika. Tu przekładnia jest zimna, akumulator jest zimny. Troszkę się silnik nagrzał, ale wszystko w normie. Jak na razie nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajnie wierci, wkręca bez problemu. Nawet takie większe wkręty, takie nawet bez problemu. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie przeciążyć urządzenia. Także mam nadzieję, że pomogłem w wyborze kupna takiej wkrętarki. Czy się opłaca płacić te 170 zł bez akumulatora. Także zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!